drodzy bracia w kapłaństwie, z księdzem kanonikiem proboszczem, księżmi dziekanami, drodzy siostry i bracia, czciciele Matki Bożej Pocieszenia, pielgrzymi, parafianie, goście, wszyscy drodzy memu sercu, siostry i bracia. Słyszane przez nas przed chwilą czytania mszalne odsłaniają wielką, wspaniałą historię wkroczenia jednorodzonego Syna Bożego Jezusa Chrystusa w dzieje człowieka, w dzieje ludzkości. Najpierw jawi się jako zapowiedziany przez proroka Izajasza, który mówi o przyjściu dziecka, które będzie nazwane imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. I od tego czasu dzieje Izraela zostały naznaczone oczekiwaniem. Jednorodzony Syn Boży jawi się jako oczekiwany Boży Mesjasz, który swoim przyjściem sprawi, że świat stanie się niejako nowy, naznaczony szczególną miłością Boga Ojca do ludzi. Jawi się zatem jako oczekiwany, aż wreszcie upłynęło wiele czasu od proroctwa Izajasza, ponad 700 lat, ponad 7 wieków. Jednorodzony Syn Boży jawi się jako zwiastowany. Bo takie oto orędzie otrzymała od archanioła Gabriela mieszkająca w Nazarecie dziewica o imieniu Maryja. Poczniesz, porodzisz syna, nadasz mu imię Jezus, to znaczy Jahwe jest zbawieniem. Ten twój syn będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I on też odziedziczy tron swego praojca Dawida i będzie panował nad domem Jakuba na wieki. Jego panowanie będzie wieczne, nie będzie miało żadnego końca. I na koniec jawi się Jezus Chrystus jako narodzony. To właśnie stwierdza święty Paweł apostoł w liście do Galatów, gdy nadeszła pełnia czasu, zamierzona przez Boga, przez Niego przygotowana. Bóg zesłał swego Syna, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Te etapy przychodzenia jednorodzonego Syna Bożego, który zrodzony, poczęty i zrodzony z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, a zatem bratem każdej i każdego z nas. To przychodzenie Boga do nas, Jego stawanie się Emanuelem, Bogiem z nami, miało swoją przyczynę i swoje źródło w tym, co zapowiedział już prorok Izajasz. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Miłość, która jest pełna żaru. Miłość, która pragnie wyłączności tylko dla siebie. Bóg, który tak umiłował świat, takiej też miłości oczekuje od ludzi. Wyłącznej. Takiej, jaką później określi Pan Jezus w swoim nauczaniu
będziesz miłował Pana Boga z całym swoim sercem, ze wszystkich swoich dusz, sił duszy, całym swoim umysłem. I o takiej też miłości Boga do ludzi mówił Pan Jezus do Nikodema podczas swej nocnej z nim rozmowy na progu publicznej działalności. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Źródłem przyjścia, najważniejszą inspiracją przyjścia jednorodzonego Syna Bożego na świat była ogromna, ofiarna miłość Ojca. Ofiarna, bo dał swojego Syna na okup za wielu. Ale z drugiej strony trzeba było tę miłość przyjąć, w nią uwierzyć, ją zaakceptować, ją przyjąć do swego wnętrza. I dlatego te przedziwne, a jednocześnie przejmujące słowa Marii w odpowiedzi na zwiastowanie, na słowa, które usłyszała od Archanioła Gabriela: oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niech ta miłość Ojca, która chce ogarnąć świat, zamieszka we mnie, w moim łonie, mocą Ducha Świętego. Niech przemieni dzięki temu oblicze świata. Z tej wielkiej historii przychodzenia Jezusa Chrystusa, jednorodzonego Syna Bożego na świat, wynikają też, drodzy siostry i bracia, zasadnicze prawdy o człowieku, składające się niejako na dekalog, jeśli tak można obrazowo powiedzieć, autentycznego i pełnego humanizmu. Bo z tej prawdy o Bogu Ojcu, który tak umiłował świat, że dał światu swego Syna jednorodzonego, wynika najpierw, że jesteśmy przez Pana Boga kochani, umiłowani. I sami, drodzy siostry i bracia, wiecie z własnego doświadczenia, że jeżeli ma się poczucie i pewność, że jesteśmy kochani przez innych, to mimo najrozmaitszych trudności i wyzwań czujemy się wewnętrznie silni. To odmowa kochania nas przez innych sprawia, że czujemy się zagubieni, niejako bez fundamentu. A tutaj z tej historii przyjścia jednorodzonego Syna Bożego na świat dowiadujemy się, każda i każdy z nas: jestem kochany przez Boga. I stąd Bóg jest fundamentem mojego życia. Niezależnie od tego, co w tym życiu się wydarzy. Dalej. Dzięki temu, że jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem i nas odkupił na krzyżu i zmartwychwstał, jesteśmy, jak pisał w swoich krótkich słowach święty Paweł, apostoł do Galatów, Bożymi dziećmi. Otrzymaliśmy przybrane synostwo. A jeżeli tak, to nie jesteśmy niewolnikami, pozbawionymi wolności, pozbawionymi własnego myślenia, pozbawionymi godności. Jesteśmy synami Boga. A jeżeli synami, to i dziedzicami.
dziedzicami czego? Tego szczęścia, które on osiągnął po swoim wniebowstąpieniu, gdy zasiadł po prawicy swego Ojca i wszystko zostało mu podporządkowane. Ci, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, ci, którzy od chwili chrztu zostali włączeni w Jego śmierć i zmartwychwstanie i tą prawdą żyją, mają prawo na mocy obietnicy Boga, a obietnice Boże są nie do odwrócenia. Mają prawo oczekiwać tego samego szczęścia, jakie jest udziałem jednorodzonego Syna Bożego. Mają prawo oczekiwać wiecznego zbawienia. I że tak jest, że już jesteśmy dzięki naszej wierze zbawieni. Już dzięki naszej nadziei oczekujemy nadejścia tego, w co wierzymy. Święty Paweł pisze, Duch Syna Bożego, Duch Święty, który w nas zamieszkał od chwili chrztu świętego, mówi w naszych sercach, Abba, Ojcze, to dzięki Jego łasce mamy odwagę tak bezpośrednio, tak ciepło do Boga się zwracać. Mimo, że On tak odległy od nas, tak przewyższający nieskończenie naszą ziemską rzeczywistość. A to słowo Abba dosłownie znaczy tatusiu. Tylko dwa razy w Piśmie Świętym mamy odniesienie właśnie takie do Boga Ojca. Za pierwszym razem, kiedy Pan Jezus w Ogrójcu zwraca się slany krwawym potem z błaganiem Abba, Ojcze, jeśli to możliwe, niech odejdzie ode mnie ten kielich. To musiało być dramatyczne wezwanie. Tatusiu, spraw, żeby nie przyszło to, co się ma stać. I ojciec nie zostawił syna swego w samotności. Zesłał mu anioła, który go umocnił do tego stopnia, że Pan Jezus, pełen wewnętrznej mocy, wyszedł śmiało na spotkanie zbliżających się kohort pod przewodnictwem Judasza. Nie bał się już tego losu, który miał stać się jego udziałem dla nas, dla naszego zbawienia. A za drugim razem to słowo Abba pojawia się właśnie w czytanym dzisiaj fragmencie listu świętego Pawła do apostoła do Galatów. Od chwili chrztu świętego mamy prawo właśnie tak ciepło, z takim wielkim przejęciem i wzruszeniem zwracać się do Boga Ojca, który jest w niebie, mówiąc Abba, tatuś. Ta prawda, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że możemy tak ciepło zwracać się do naszego Stwórcy i Pana, ma swoje konkretne następstwa w naszym odniesieniu do Najświętszej Maryi Panny. Refleksja pierwszych wieków nad wiarą, nad to, w co wierzymy i co mamy głosić światu, była skoncentrowana wokół prawdy właśnie o Bogu Stwórcy i o Jezusie Chrystusie, Jego jednorodzonym Synem Bożym, który dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Ale konsekwencją właśnie tej refleksji, że jednorodzony Syn Boży dla nas i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba
i stał się człowiekiem. Stała się refleksja nad tym, kim jest Najświętsza Maria Panna, dzięki której jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem. I stąd w jednym z pierwszych wielkich soborów ekumenicznych z 431 roku, odbytym w Efezie, ogłoszono, że Maryja, Matka Jezusa, jest także Boga Rodzicą, Matką Boga. I stąd właśnie, w związku z tym niezwykłym tytułem, jakim została ona obdarzona, w Rzymie na jednym z tych historycznych siedmiu wzgórz Wiecznego Miasta, dokładnie na Esquilinie, wzniesiono ku jej czci wspaniałą bazylikę nazywającą się Santa Maria Maggiore, z której to na cały zachodni świat wypłynęła, jeśli tak można powiedzieć, pobożność do Najświętszej Maryi Panny, Matki Boga i jednocześnie Matki naszej. To, że jest naszą Matką, wiemy dokładnie z tego testamentu, jaki umierający Pan Jezus uczynił, dając swoją Matkę umiłowanemu uczniowi Janowi. Oto Matka Twoja, ale przecież w osobie Jana przyjęli ją jako Matkę ci wszyscy, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, Pana i Odkupiciela. A potem jej macierzyństwo wobec ludu Bożego, wobec Kościoła objawiło się, kiedy apostołowie właśnie wraz z nią, zebrani w Wieczerniku, zostali obdarzeni darami Ducha Świętego, jaki stąpił na nich. I stąd ten wspaniały tytuł, który w dziejach Kościoła był zawsze mniej lub bardziej jasno z nią związany, ale wyrażony stosunkowo niedawno podczas obrad Soboru Watykańskiego II, Matka Kościoła, Matka nasza, nas, ludu Bożego. I stąd każdy wierzący ma prawo do niej mówić: Matko, Matko moja. Nie ma piękniejszego słowa we wszystkich językach świata niż właśnie to: Matko, która dałaś mi życie, któraś urodziła, która ciągle kochasz, bo matka nigdy swoich dzieci kochać, przestać kochać nie może. Nie dziwmy się, że została wyniesiona do nieba, w niebo wzięta. Nie dziwmy się także, że została ukoronowana przez samą Trójcę Świętą, bo przecież Bóg Ojciec ją stworzył. Syn Boży w niej zamieszkał. Duch Święty sprawił, że poczęła się w jej łonie. Jak nikt na świecie, jak żaden człowiek, złączona tak przedziwnymi więzami z wszystkimi osobami Trójcy Świętej i stąd wyniesiona ponad aniołów, ponad patriarchów, proroków, apostołów, wszystkich świętych. To właśnie z tej prawdy o wyniesieniu i ukoronowaniu Matki Najświętszej wynika to, że Kościół w swoich dziejach
chce koronować cudowne obrazy i figury otaczane czcią wiernych, właśnie dlatego, że dzięki jej wstawiennictwu, dzięki modlitwom zanoszonym do Boga poprzez nią, poprzez jej znaki obecności w obrazach i figurach, chce dziękować i chce ją wynosić w swoich sercach ponad wszystko. To jest też historia, moi drodzy siostry i bracia, historia Budzowa. Jest rzeczą ciekawą, niezwykłą, że kiedy święty Jan opisuje pierwszy cud Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej, pisze, że został na tę ucztę zaproszony Pan Jezus i apostołowie, ale że tam już była Matka Najświętsza, wcześniej. Czyż niepodobnie było tu, w odniesieniu do was, kiedy to w roku 1846 książę Maurycy Montlear pragnął ufundować tutaj parafię i w związku z tym już zamówiono obraz w Czernej u znanego wówczas zdolnego malarza, jednocześnie ojca Wojciecha Benedykta Parszywki, obraz będący kopią czczonej w Czernej Matki Bożej Pocieszenia. Była niejako wcześniej, o prawie 20 lat, zanim powstał tutaj pierwszy kościół drewniany, zniesiony w latach 1862-64. 4 lata później, w roku 1868, ten kościół został poświęcony. W jego centrum znalazł się właśnie obraz Matki Bożej Pocieszenia. A kiedy doszło do katastrofy, bo trudno inaczej określić pożar, jaki wybuchł w roku 1912, jeden z parafian, pan Franciszek Sobik, wyniósł z płonącego kościoła ten obraz. Dzięki jego bohaterstwu obraz ocalał. Ale na pewno też właśnie to było znakiem i wezwaniem do szczególnej mobilizacji wszystkich mieszkańców Budzowa, którzy zaraz wzięli się do budowy tej świątyni, znacznie większej, murowanej, bezpiecznej, wzniesionej bardzo szybko w latach 1913-1914. Po wojnie, w roku 1924, sufragan krakowski ksiądz biskup Anatol Nowak dokonał jego konsekracji. W ten sposób dzieje ufności miejscowego Bożego ludu, pokładane w Najświętszej Marii Panny, znalazły swoje jakże piękne i głębokie przedłużenie. To wasi ojcowie i praojcowie, drodzy siostry i bracia, mieszkańcy Budzowa, przybywali tutaj do Najświętszej Marii Panny, prosząc ją we wszystkich możliwych pociechach, problemach, pragnąc znaleźć umocnienie i pociechę. Wierzyli bowiem głęboko, że ona w swoim zatroskaniu o Boży lud niejako powtarza słowa swego Bożego Syna: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pocieszę. Pocieszała w różnych sprawach, którzy przedstawiali jej ludzie, łącznie
czy począwszy od owego pana Franciszka Sobika, który jej obraz ocalił, a wezwany do tego, by poszedł na wojnę pierwszą, niezwykle krwawą wojnę, prosił ją o szczęśliwy powrót, o przeżycie tego, co było śmiertelnym, mogło być śmiertelnym zagrożeniem dla niego i innych żołnierzy wcielonych do armii austriackiej. Wrócił szczęśliwy, przekonany, że przez te lata wojny broniła go opieka Najświętszej Dziewicy. Trzeba w niej ufność pokładać. Ale też, drodzy siostry i bracia, jeżeli jesteśmy świadkami jej łask, o które prosiliśmy, to trzeba wierzyć, że one naprawdę zostały przez nią na nas, przez Pana Boga zlane. Że to, co nas szczęśliwie dotknęło i spotkało, nie jest, jakby się chciało łatwo usprawiedliwić, zwykłym przypadkiem czy szczęśliwym zbiegiem okoliczności. Jeżeli z ufnością zdążamy przed oblicze Najświętszej Dziewicy, jeśli prosimy ją o pociechę, o pomoc, to jeśli ona nadejdzie, to uznajmy, to dzięki niej. To jej za to dziękujmy. To ją w swoich modlitwach i w swoich pieśniach wysławiajmy. I tak trzeba, moi drodzy, rozumieć dzisiejszą uroczystość koronacji, koronami biskupimi jej cudownego wizerunku. Odsłonimy jej dawną sukienkę odnowioną wraz z koronami. Piękna sukienka. Wspaniałe korony. Ale drodzy siostry i bracia, zobaczymy to piękne dzieło za chwilę, które jest dziełem przede wszystkim waszych serc. To wyście dawali swoje obrączki, inne drogie dla was przedmioty, by w ten sposób uczcić waszą Panią i Królową. Patrząc odtąd na nią, patrzcie także, moi drodzy, odkrywając ślad swojej wdzięczności, swojego hojnego serca, swojej wiary, która jest gotowa do wielkich ofiar. To coś cudownego. Patrząc na obraz przy Najświętszej Dziewicy, Matki Bożej Pocieszenia, widzieć w niej także ślad osobistej wdzięczności, która musi wzywać serca wasze do wiary jeszcze bardziej głębokiej i wdzięczności coraz bardziej śmiało ukazywanej współczesnemu światu, który na swoje nieszczęście chce żyć tak, jakby Pana Boga nie było i jakby nie królowała nad nami i nie pocieszała nas Najświętsza Dziewica, Bogu Rodzica, Matka Jezusa. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym podkreślić. Będziecie, zgodnie z tradycją waszych ojców i praojców, zbliżać się do tego cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia. Ale u stóp świątyni będzie czekała na was Matka Boża czekająca,
jej postać poświęcimy na zakończenie dzisiejszej uroczystości. To przypomnienie prawdy. Matka Boża kocha i dlatego Matka Boża czeka. Tak jak każda matka czeka, by przyszły do niej jej dzieci, by się do niej przytuliły, by powiedziały jej, co leży im na sercu, by w niej szukały pociechy i umocnienia. To nasze wszystkich przecież doświadczenie własnych matek. Ta postać Matki Bożej czekającej niech będzie dla was, moi drodzy, ciągłym wezwaniem, by przekraczać bardzo często bramy tej świątyni, zbliżyć się po raz kolejny do cudownego wizerunku Matki Bożej Pocieszenia i poczuć się na nowo jej dzieckiem. Wszystko jej mówić, wszystko zawierzać, wszelką dobroć, która spłynie od Boga poprzez nią na nas, oczekiwać i za nią dziękować. Nie ma piękniejszej cechy człowieka jak wdzięczność. Nie ma bardziej głębokiej niż wdzięczność wierna, ciągle ponawiana w całym naszym życiu. W niej trwajcie, drodzy siostry i bracia, bo trwając właśnie w tej wdzięczności, tym bardziej będziecie wiedzieli i doznawali, każda i każdy z was, moi drodzy, jak bardzo zasługuje ona na to, by być nazywana Matką Bożą Pocieszenia. Amen.